Sudan liczy 1 886 000 km2 powierzchni i zamieszkuje go prawie 31 milionów osób. W 2011 roku po referendum niepodległościowym z Sudanu wyodrębnił się Sudan Południowy jako odrębne państwo. Urozmaiceniem w pustynnym krajobrazie są ogromne termitiery. Podróżujemy po Sudanie jeepami. Mamy sprzęt biwakowy pozwalający rozbić obóz na pustyni. Towarzyszy nam też kucharz przygotowujący wszystkie posiłki. Nawet najsłabszy wiatr nanosi na drogę mnóstwo piasku. Przydrożny bar na pustyni, gdzie można zatrzymać się na posiłek. To umywalnia, gdzie można obmyć ręce. Kontynuujemy podróż przez pustynię Bayod w kierunku miast Dongola i Kerma. Późnym popołudniem zjeżdżamy z pustyni nad brzeg Nilu w okolicy miejscowości El Kandak. Jest tu posterunek policji zbudowany przez Brytyjczyków w 1902 roku, ale zatrzymaliśmy się tutaj z innego powodu. Są tu ruiny zamku wybudowanego przez Mameluków. Z badań archeologicznych wynika, że jeszcze 3 wieki temu El Kandak był miastem handlowym i portem rzecznym, do którego dostarczano towary pochodzące z Egiptu, Turcji, a nawet Bliskiego Wschodu. Stąd były rozprowadzane przez karawany po terytorium całego Sudanu. Obecnie El Kandak jest miasteczkiem w znacznej części wyludnionym.